Dzień dobry, Spartanie. Ten film jest w formacie Technika Wojskowa z bliska, czyli oglądamy z bliska to, co jeździ po Ukrainie i służy do zabijania. Zwykle słyszycie muzykę lub oryginalną ścieżkę dźwiękową z pola bitwy. Tym razem pod wideo z roku 2022 wstawiam fragment audiobooka. Pan Ksawery Jasieński czyta opis pociągu pancernego z roku 1920. Audiobook to wersja nagrana dla niewidomych 50 lat temu. Kolejny odcinek zawsze w niedzielę. Wkrótce istotną częścią wyposażenia stały się pociągi pancerne. Wczesne modele były osłonięte żelbetonem bądź workami z piaskiem. Wersje zaawansowane były opancerzone płytami stalowymi. Poruszały je pancerne lokomotywy umieszczone pomiędzy wagonami osobowymi, na których ulokowano obrotowe wieże strzelnicze z karabinami maszynowymi. Z przodu i z tyłu znajdowały się platformy dla ciężkich dział oraz wagony ze sprzętem do układania torów. Pociągi pancerne przewozić musiały oddziały uderzeniowe o liczebności 200-300 ludzi i były tym samym jedyną formacją o ruchomej i skoncentrowanej sile ognia. W kampaniach, podczas których komunikacja kolejowa odgrywała zasadniczą rolę, stanowiły one element zaskoczenia o pierwszorzędnym znaczeniu i decydowały o morale wojska. Ich zakres działania był wszakże ograniczony do sieci kolejowej, o tym samym rozstawie torów. Choć w pierwszej połowie XIX roku polscy saperzy dostosowali główne szlaki do standardów europejskich, to większość linii na terenach wschodnich zachowała szeroki rosyjski rozstaw. Najważniejszą formacją ofensywną pozostała kawaleria. Pod tym względem wojna ta, rozpoczęta w XIX roku, nie różniła się od wojen prowadzonych w poprzednich stuleciach. Polacy używali ułanów, bolszewicy zaś wymachujących szablami jeźdźców w typie kozackim. Ale i kawalerzystów nie było dosyć. Na froncie polskim Armia Czerwona zdołała skoncentrować duże siły kawaleryjskie dopiero w maju 20 roku. Armia Polska dorównała jej pod tym względem dopiero w sierpniu. Nowoczesny sprzęt pojawił się dopiero pod koniec wojny, a i wtedy w niewielkich dawkach. Samoloty, czołgi i ciężarówki były nowinkami technicznymi, które częściej psuły się same, niż były niszczone przez nieprzyjaciela. W pierwszych miesiącach działania wojenne ograniczały się w zasadzie do walk pozycyjnych. Stopniowo ukształtował się front od mostów nad Niemnem, wzdłuż Szczary, kanału Ogińskiego i Jasioldy, aż po Prypeć na wschód od Pińska. Front był długi na 500 kilometrów i przecinał całą północną strefę wyżynną. Na północnym zachodzie opierał się o linię Oberostu z centralą w Grodnie, na południowym wschodzie zaś o terytorium dyrektoriatu ukraińskiego. Przeciętnie każda ze stron mogła wystawić tylko jednego żołnierza na 50 metrów frontu. W związku z czym ogromne przestrzenie, zwłaszcza na południu, były jedynie patrolowane, lecz nie nadawały się do obrony. Uwaga sztabów skoncentrowała się na odcinku północnym, gdzie bolszewicy mieli przewagę w postaci rokadowej linii kolejowej między Wilnem, jedynym miastem na tym obszarze, a Baranowiczami, ważnym węzłem kolejowym. Oba ośrodki znajdowały się w rękach sowieckich. Bolszewicy zajmowali lepszą pozycję, którą mogła im odebrać jedynie polska ofensywa. Ta była jednak wykluczona podczas wiosennych roztopów. Zdobycie przez Polaków przyczółka za Niemnem stanowiło w tym okresie jedyne wydarzenie o znaczeniu strategicznym. Przez 6 tygodni na froncie panował więc spokój. Uwagę władz sowieckich odwróciło kontrrewolucyjne powstanie na Białorusi. Dwa pułki Armii Czerwonej, które w okolicach Owrucza utrzymywały linię frontu przeciw Ukraińcom, zbuntowały się, przeszły Prypeć i wkroczyły do Homla, który okupowały od 24 do 29 marca w imieniu Wolnej Republiki.
tłumienie tego powstania na przełomie marca i kwietnia zaabsorbowało parę tygodni uwagę bolszewickiej zachodniej komendy, która nie miała czasu myśleć o Polakach. Również Polacy mieli swoje problemy. W Pińsku, obsadzonym przez kompanię majora Łuczyńskiego, doszło do krwawego incydentu. W obawie przed zamieszkami w tym miasteczku, jak i w pozostałych okupowanych przez Polaków, zakazano wszelkich publicznych zgromadzeń. Na straży pozostawiono jedynie 30 żołnierzy.